No, żeby podsumować to spotkanie, no na pewno trzeba się odnieść do tych warunków, które dzisiaj nas zastały. No już troszkę lat pracuję w tym zawodzie trenera i nie pamiętam, żebym ze swoją drużyną w takich warunkach rozgrywał mecze o punkty, tym bardziej mecz w Ekstraklasie. No, z początku meczu, z podejścia do meczu, no wydawało się, że przede wszystkim może być sytuacja tego typu, że dużo przypadków będzie rządziło w tym spotkaniu. Ale jakbym miał teraz tak od końca spojrzeć na ten mecz, to wydaje mi się, że i tak zawodnicy Górnika Węczna i Śląska Wrocław na pewno nie znudzili kibiców, bo mimo tych warunków obydwa zespoły pokazały sporo charakteru, obydwa zespoły stworzyły, powiedział, sporo sytuacji, obydwa zespoły dążyły do tego, żeby wygrać. Wiadomo, że stawką były 3 punkty. Ocena meczu, no pierwsza połowa na pewno początek taki bardziej dla, sam początek dla Śląska Wrocław. Śląsk nas bardziej zepchnął przez te pierwsze 10 minut na naszą połowę. Wiadomo, że ta gra się toczyła tak naprawdę bez fajerwerków. Chodziło o to, żeby wyprowadzić piłkę dłuższym podaniem. I tak obydwie drużyny to robiły. Wydaje mi się, że po 10, tak około 15 minuty do 45, my jako drużyna, jako Górnik Łęczna, no, znaleźliśmy sposób, odnaleźliśmy się na tym boisku w tych właśnie trudnych warunkach śniegowych. I wydaje mi się, że zaczęliśmy właśnie tworzyć sytuację. Fajne dośrodkowanie, strzał Przemka Banaszaka głową, później dobitka. Kolejna sytuacja była taka niezła w naszym wykonaniu. No i przede wszystkim dopięliśmy tego w 43 minucie. Sergiej Krykun, który też czeka długo na swoją bramkę, był tam na zamknięciu i przyczynił się do tego, że ta bramka na 1-0 padła. No i wydawać się mogło, że mimo tych trudnych warunków będziemy kontrolować ten mecz w drugiej połowie. Taki mieliśmy plan na drugą połowę, żeby ewidentnie w tych warunkach nie doprowadzić takiej sytuacji, że się cofamy głęboko, blisko własnej szesnastki. Chodziło o to, żeby tą grę kontrolować z takiej pozycji środkowej strefy. I tak staraliśmy się to robić. Przede wszystkim przy wyniku 1-0, tak mi się wydaje, od początku drugiej odsłony, no mieliśmy niezłe tam sytuacje, takie powiedzmy strzał Lokilo, strzał Damiana Gąski, strzał Dziwniela, tych takich momentów było, Śląsk też się starał odgryzać, no i wydaje mi się, że no, kluczowa dla wydarzeń finalnych, to była ta czerwona kartka, moment osłabienia, wymuszone zmiany. No i jak miałem powiedzieć, na pewno tutaj naszą drużynę trzeba mocno pochwalić za tą właśnie determinację w końcówce spotkania, kiedy graliśmy w dziesiątkę, kiedy rywal bardziej przycisnął. I mając jeszcze w głowie ostatni mecz z Wartą Poznań, gdzie w końcówce straciliśmy bramkę, no to był taki moment bardzo ważny mentalnie dla mojej drużyny, żeby tutaj nie pęknąć, żeby to obronić, ale też trzeba powiedzieć, że grając w dziesiątkę, no też tworzyliśmy sobie dwie sytuacje i też nie rezygnowaliśmy z wyjść z własnej połowy, bo mieliśmy oprócz tego stałe fragmenty, także byliśmy w grze. Wiadomo też, że mecz odbywał się bez naszych takich liderów, Maćka Gostomskiego, który no w nocy zachorował, Bartka Śpiączki, który pauzował za czerwoną kartkę, ale też wiadomo, że Bartek za czwartą żółtą, za ósmą żółtą kartkę pauzował. Wiadomo też, że Bartek by nie wystąpił, bo mamy też lekki uraz, także no dobrze się stało, że ta pauza przyszła i zawodnik z jednej strony może się wyleczyć, a z drugiej strony odpauzować. No i pochwaliłbym, uważam, no, tą determinację zespołu, tak? Ale też Adrian Kostrzewski w bramce dzisiaj, jako bramkarz, ten, który zastępował Maćka Gostomskiego. Debiut w Ekstraklasie w tak ważnym meczu, też w trudnych warunkach i grając w dziesiątkę, no też Adron na pewno tutaj w końcówce też dużo nam pomógł właśnie w takich newralgicznych momentach, obronił sytuację. Jakbym spojrzał teraz z pozycji tych dwóch spotkań na to, co przed nami, no można powiedzieć, że to jest drugi mecz, w którym prowadzimy 1-0 i jednak kończy się wynikiem 1-1. Spojrzałem w ten sposób, że przede wszystkim punktujemy. Jesteśmy od iluś meczy bez porażki. Wiadomo, że to nie pcha tak bardzo do przodu w tabeli, ale powiedziałbym w ten sposób, że mental drużyny nadal jest taki, że ta drużyna nie przegrywa. Czuję z tej pozycji, że jest w stanie do każdego meczu kolejnego podejść tak mentalnie, sportowo o to, że można grać o zwycięstwo i na tym bym skupił uwagę. Teraz przed nami aż 3 dni wolnego, bo dopiero gramy następny poniedziałek z Wisłą Kraków.
po meczu w takich warunkach na pewno przyda się odpoczynek, bo naprawdę były to ciężkie warunki do tego, żeby tak fizycznie to wytrzymać. Dziękuję trenerze. Mam dwa pytania od dziennikarzy. Pierwsze, na jak duże piwo może liczyć Kostrzewski po tak wspaniałych interwencjach? No ja jako trener piwa nie stawiam, także to na pewno będzie musiał pogadać, porozmawiać z kolegami, bo na pewno to tutaj no bardzo się odcisnął na tym, że ta bramka długa nie padła. I jeszcze jedno pytanie. Biorąc pod uwagę przebieg meczu, czy remis pana satysfakcjonuje? Znaczy ja nie chciałbym skupić uwagi na niedosycie, bo to nie jest dobre, bo są takie momenty w pracy trenera, w życiu drużyny, że trzeba czasami umieć docenić te małe kroki. Oczywiście można się tym frustrować. Tak było na wiosnę, kiedy były te remisy, skupialiśmy uwagę na tym, żeby pracować dalej, konsekwentnie. I zrobimy, i tak właśnie będziemy podążać takim właśnie kierunkiem, że taką konsekwencją dopisujemy ten punkt. No na pewno z pozycji tego, że to powiedziałem na początku konferencji, że dwa zespoły mimo tak trudnych warunkach stworzyły sporo sytuacji i można powiedzieć tak odcisnąć się powiedzmy taką stwierdzeniem, że z tych sytuacji no, mogło być na remis. Także po części tak.